Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się na wystawie projektant opowiadającej o twórczości i osobie Wojciecha Jastrzębowskiego, długoletniego profesora, ostatniego przed wojną rektora Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zaproszenie do rozmowy byli uprzejmi przyjąć Państwo Elżbieta Jastrzębowska i Marcin Miller, wnukowie. Profesora, którzy mam nadzieję opowiedzą nam dzisiaj o jego sylwetce, o tradycjach rodziny, o domu którym profesor również projektował i który tak naprawdę wystrój tego domu jest ostatnim, chyba jednym z ostatnich takich projektów wnętrz Wojciecha Jastrzębowskiego. Ja bardzo bym chciała, żebyście też o tym domu opowiedzieli, o tradycjach tego domu, również o ludziach, którzy w tym domu się pojawiali, o całym tym kręgu przyjaciół, znajomych, profesorów. Dziękuję wam bardzo za zgodę na tę rozmowę. To, to my dziękujemy. Za zaproszenie, bo czujemy się tym zaszczyceni. Ja tylko dodam, jeszcze jest trzeci, najstarszy wnuk, Wojtek, który prosił, Miller, który prosił o usprawiedliwienie, bo z powodu stanu zdrowia nie mógł tu przyjść. W każdym bardzo się cieszę, że, że jesteście Wy. Mam nadzieję, że ta rozmowa, właśnie, da nam dużo takiego ciepła i tej perspektywy rodzinnej o którą bardzo, bardzo mi tutaj chodzi. Czy moglibyście właśnie opowiedzieć zacząć może tę rozmowę tak opowiedzieć o domu. Datą pewną jest rok 30, dlatego że ta data jest zapisana na zachowanym jedynym zachowanym zdjęciu. Wnętrza domu przedwojennego, czyli jadalni, która nie dość, że była wykończona, ale była wykończona takim wielkim kredensem wpasowanym w dwie ściany w rogu drewnianym, który dziadek nas zaprojektował, bo na wykonanie to nie miał zapewne czasu, i to było późno. Cały czas, cały czas wcześniej i sam i później, jak mieszkał w Warszawie po I wojnie światowej z żoną Halą i dwiema córkami, naszymi mamami, to mieszkali w mieszkaniach albo wynajętych na mieście, albo w gmachu Akademii, do dziś istniejącej, na Powiślu. I dopiero właśnie pod koniec lat dwudziestych Bóg miał na tyle pieniędzy i, i też chęci, że przystąpił do spółdzielni mieszkaniowej na kolonii Staszyca, czyli przy filtrach na Ochocie. I ten dom powstał. Mamy na wystawie fotografie właśnie to, tego, o czym wspominałaś, mebli właśnie przed II wojną światową, wystroju tego wnętrza. No ale potem była wojna, powstanie, dom został wypalony, zniszczony i odbudowany. I, I dla mnie no właśnie bardzo interesujące jest zagadnienie tego projektu całościowego. Tak? Projektu tego domu wykonanego już przez artystę no w pełni wieku, prawda, co najmniej, wracającego z emigracji. I Chciałabym. Czy, czy, czy moglibyście mi opowiedzieć, gdzie była właśnie pracownia profesora? Czy pamiętacie, jak to, jak to wyglądało, gdzie on, gdzie on tworzył? Jak ja sobie przypominam z, z opowieści oczywiście. Ja się, ja się w tym domu, że tak powiem, urodziłem. To znaczy, urodziłem się pewnie w szpitalu, ale, ale to był mój, mój pierwszy dom i, i jedyny, który właściwie tutaj, w którym mieszkałem. No. E, e, więc, o ile sobie przypominam, to, to mój tata, który był lekarzem. Oni mieszkali na poddaszu szpitala praskiego po wojnie, wrócili z Węgier. I, 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 i tata jeździł właśnie na, na prezydencką i tam, no, coś z tego bałaganu próbował odbudować. I, bo, bo dziadziś wrócił przecież dopiero w 1947. Czyli właściwie jak, wrócił, jak już było. To w miarę odbudowane, prawda? Wszystko, w sensie ten. I wtedy no, zaczęło się jego, jak gdyby takie, no upiększanie bym to nazwał, prawda? To znaczy, no nie było wtedy materiałów, które można było zdobyć, więc głównie to były takie bardzo, bardzo proste jakieś sklejki, jakieś ten i, 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 i to nadal jest w Elżbiety mieszkaniu To to są, to są Wykończenie szaf, znaczy drzwi do szaf i, i ta przepiękna kuchnia, kuchnia która że, fantastyczna, która, która jest ludowy. magicznym po prostu miejscem i to było właściwie serce tego domu. Bo, bo my wszyscy tam żeśmy się spotykali I, 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 i tak właściwie to promieniowało, to znaczy ja pamiętam były takie na lampy klosze, prawda, które, które dziadek wymyślił z, z takiej kalki. Kreślarskie. To jest po prostu to było niesamowite. Wszędzie one wisiały. Prawda? Także to było takie, jak gdyby się stworzyła jakby taka atmosfera takiego takiego spokoju, jak gdyby e, ciepła i, i bezpieczeństwa. Przynajmniej dla mnie to było magiczne miejsce. I, a pracownia? Ale to było zaraz, pracownia. To było wszystko w ramach takich odbudowy i projektów ratunkowych, powiedziałabym. To, bo po pierwsze, materiał dostępny warunkował. Po drugie, sytuacja też prawna. Dlatego, że dekret Bieruta zabrał własność całego domu rodzinie i dziadkowie wpadli na ten pomysł. Ja myślę, że może Bebe, bo tak nazywaliśmy halę żonę Cię. dziadka. Ona była tak bardziej chodząca po ziemi realnie. Ona na to wpadła, że znaczy przypuszczam, że własność została podzielona na trzy jakby rodziny. Pierwsze piętro dziadkowie, parter, millerowie i moja mama na drugim piętrze. Bo przed wojną drugie piętro to była cała pracownia dziadka, w której wszystko no. się właśnie w 1944 roku spaliło. Na pierwszym piętrze były sypialnie i łazienka, a na parterze była jadalnia, pokój z kominkiem. I teraz trzeba było wszystko na nowo zaaranżować. To, co Marcin powiedział o ojcu, że przyjeżdżał z Pragi, on bardzo szybko sam, wujek Józio, tam zamieszkał, mi Wojtek to opowiadał, w pokoiku z drewnianą pepeszą pod poduszką, żeby szabrowników odstraszać. Nawet był taki, taki moment, bo wujek Adam nie było zabawek wobec tego. Rodzina właściwie cała była kreaty kreatywna, w sensie mm. rękodzieła, więc wujek Adam zrobił taką pepeszę dla mojego brata i, i, i tata tą pepeszę miał na wszelki wypadek. I kiedyś nawet po pogonił szabrowników prawda, z, tą, z tą pepeszą. Także że, że to była po prostu odbudowa. Natomiast no pracownia yy, babcia i dziadek mieszkali mm. właśnie na pierwszym piętrze. Jeden spokoj był Pracownia. magicznym miejscem. Był? Prawda? Był, Czy był... Pamiętacie, jak y, właśnie był profesor? Ja nie, profesor, bardzo... jak pracował. Bo wnuki, tak rozumiem, małe dzieci, które tam czasami pewnie się pojawiały w owej pracowni. I... Oczywiście, to nie było zawsze otwarte. Nigdy nie pamiętam takiej sytuacji, żeby dziadek. Który dużo pracował i potrzebował spokoju, żeby się tam zamykał, żebyśmy my musieli na palcach chodzić cicho, bo dziadziuś pracuje. Nigdy nie było takiej sytuacji, wprost przeciwnie. Jak myśmy wchodzili i ja sama pytałam się, dziadziusiu co robisz? To zawsze odpowiadał, drzwi do lasu, albo najczęściej tak odpowiadał. No i ja wiedziałam, że więcej nie mogę bo zawracać głowy. Te drzwi za każdym razem inaczej wyglądały. E, ale dostęp do dziadków był zawsze otwarty. No bo to, był, to, to było bardzo małe mieszkanie, dlatego że, że to był właściwie, były właściwie tylko dwie, dwa pokoje i, i kuchnia. I, to jest, i to jeden, jeden pokój był... był był pracownią dziadka, była sypialnia i taki właściwie taki pokój główny, no i, i, i była ta magiczna kuchnia i to było wszystko, więc, więc terytorium nie było tak, że jakieś było tajemnicy, gdzieś pokój, gdzieś daleko, daleko, tylko to wszystko było bardzo, bardzo blisko siebie i, i, i było taką właściwie jedną i, i częścią i, i, i pokój, ta pracownia magiczna był tak, tak samo dla nas otwarty i, ta, i tam był świat zupełnie niezwykły, By, były, była szafa pełna narzędzi stolarskich, które dziadek z Londynu przywiózł, zupełnie magicznych, które były, były jakby z XXI wieku w stosunku do tego, co, co, co można było. To były prawdziwe piły, wspaniałe dwuta, jakiś hebel i tak dalej, to było zupełnie niezwykłe. To było no to, co, się, co Ciebie fascynowało. tak? No te, więc te tak, no, był, 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 był warsztat stolarski, który potem jeszcze istnieje. To, z, to ja wszystko ten, z Londynu, dzia, dzia, ja ten warsztat jest. Nie tylko pamiętam, ale my go mamy w dalszym ciągu. Ten stół. Muszę i, Ci i, ukraść. M. Musisz mi powiedzieć, taką, gdzie to jest, bo muszę Ci to go ukraść. Taką drewnianą śrubą. Tak, Aha, tak, tak. tak I na tym stole. Dziadek sam wykonał te meble, które do dziś są i które tu z zdjęcia na wystawie można zobaczyć. Kredens drewniany z taką szklaną drzwiczkami, w którą dekoracje wplecione są dwie drewniane figurki dziadka i bebe, A oprócz tego jeszcze gwiazdka i snopek i ptaszek. A na górze jest napisane, oby żadna mysz nigdy nie uroniła łzy z głodu w tym szpichlerku 1948. Czyli datowanie, i sentencja, i dobre, dobre zaklęcie. Czyli profesor sam wykonywał również te meble? Nie dość, że projektował, to sam je, sam je wykonywał. No, ja myślę, że, w, że wtedy. W... Wtedy nie było ani pieniędzy, ani sposobów, że, że się zapisać. Ten zamawiało, coś i co? taki obrotowy, te te też warsztaty łatowskie bardzo, bardzo szybko powstały po bo wojnie. I, i warsztaty akademickie była bardzo aktywne, więc w tych warsztatach można było meble wykonywać. Ład stał się bardzo szybko modny i Wręcz popularny, powszechnie, bo były tam meble i tańsze, i droższe praktycznie dla każdego. Sklep był na Nowym Świecie bardzo długo. W zasadzie spółdzielnie zniszczyła prywatyzacja no, 90. po 90. A roku. Mi się u, udało, pracowałem w Ładzie przez jakieś półtora roku. Dla Ładu profesor projektował między innymi zabawki, tak. Mamy ten, tutaj na ekspozycji wzory tych drewnianych koników, takich pierwszych. Chyba jedna z, jedna z pierwszych rzeczy, które Ład w ogóle w 1947 roku pewnie wypuścił. Ale czy wy również dostawaliście zabawki, na przykład wykonywane przez profesora? No ja dostałam, do dziś mam takiego małego turonia. Główka zrobiona z prawidła do Buta Damskiego, to znaczy ta te pięta tego prawidła, a przód to była paszcza, która się otwierała i kłapała. Różki były zrobione z obojczyka kurczaka i z takiej miękkiej skórki uszy. I to trzeba było trzymać na patyczku, za sznureczek pociągać kłapoczo paszczę. I w zasadzie dopiero jak się zastanawiałam przy okazji tej wystawy nad tą zabawką, która przetrwała chociaż już bez tych rogów, to znalazłam w kuchni do pary. Drugie prawidło, z którego dziadek zrobił klamkę w kształcie kaczki, kaczki, kaczki tak tak ta czego w szafki ściennej w kuchni na górze no Proszę pamiętacie Osoby, które się, właśnie na środowisko Ładu chociażby, tak, które się pojawiały w tym domu właśnie profesora. Ja z różnych źródeł mam takie relacje, że w momencie kiedy był 23 kwietnia chyba, tak, imieniny, imieniny Wojciecha, to się artyści właśnie schodzili do profesora. I czy, czy, czy pamiętacie te zgromadzenia, kto tam bywał, Jakie, jakieś nazwiska, czy wam... Ja pamiętam, że to był zawsze tłum. E, najlepiej pamiętam Wandę Telakowską, bo była duża i miała tubalny głos, e, dla której dziadek był absolutnym mistrzem. I która, jakby wcielając to, co od niego się nauczyła w Akademii przed wojną, założyła IWP, tak zwaną w skrócie, czyli Instytut Wzornictwa Przemysłowego i nim dyrygowała i bardzo dobrą robotę robiła w Perelu. I ona, jak mnie tam zobaczyła w tym tłumie, a ja się przedzierałam między dorosłymi. Bo rzeczywiście wszyscy stali gęsto. To jak mnie złapała, mówię, pamiętaj, masz bardzo Dobrym dobrego dziadka, się. świetnego, prolekta, tak, Musisz o tym pamiętać. No i nie ucznią. No ja myślę, że to tak jak. jak ja na przykład nie, nie uważałem się, że, że jestem jakiś wyjątkowy, bo mam, bo mam takiego dziadka, prawda? To, to była jakaś taka. Ja myślę, że jak się, jak się jest młodym, to jak to nie zdaje sprawę, że, no że, tak. że, się że, że się w innych domach się. jest inaczej, prawda? Także to nie była jakaś taka... Ja myślę, teraz na pewno z perspektywy lat, to myślę, że po prostu Bocian mnie do, do odpowiedniego komina wrzucił i, i, i się znalazłem w tym, w tym niezwykłym domu, który, który, który tak ten, ten taki jakby... W, Piękno i, i, i w jakimś, no też jakieś takie, ja, ja nie wiem, nikt się w tym domu nie kłócił na przykład. No? Coś nie, takiego. ja też jest, uważam, to taki... że to po prostu przypadek genetyczny. Myśmy się w tej rodzinie urodzili, urodzili. Tyle, że nikt nie przeklinał, prawda? <laughs> to tak po prostu naturalnie było. Ja się na przykład nauczyłem stukać obcasami. Nie dlatego, że ktoś mi kazał stukać, tylko tak, tak jakoś to, to, to jakoś płynęło, prawda? I, 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 I całowanie dam w ręce. Może nawet to mniej takie, jak gdyby, ale na, na pewno mam do tej pory, że strzelam. Ob to nie dlatego, że jakiś wojskowy wychował czy coś, tylko jakoś taka, no to trudno jest... ale Ale to jest no sam nie, gest. Sam niesamowita silver. atmosfera, jak gdyby, no mm -hmm. właściwie jak, jak gdyby takie, takie terytorium, jakby gdyby spokojno, wszędzie naokoło dosyć szaro, prawda? I, i tak, I tak dziwnie, a, a tutaj właśnie w domu też się nie, nie, nie mówiło dużo o, o polityce, także to też było Prost taki... Przeciwnie, ja uważam, że w, zwłaszcza w czasach stalinowskich, jak myśmy byli mali i w zasadzie od maleńkości chodziliśmy do przedszkola i do szkoły powszechnej, to dorośli w domu, gdzie się słuchało Wolnej Europy to. czy BBC. Bardzo uważali, żeby przy nas nie mówić na tematy polityczne, żeby to się jakoś nie wydało w szkole. A jak tak, chcieli to to... mówić, to mówili po francusku. Mm. No, no, tak, no, ale, ale ja ci powiem, że to nawet może, może był sposób, nie, nie tylko żebyśmy w szkole nie powtarzali, tylko w ogóle. Nie. Ja myślę, że fajnie jest mieć, mieć taki jakby neutralny. Stosunek, tak samo jak do religii, myślę, do polityki. Potem dopiero człowiek sobie kształtuje samodzielnie, jakieś jest Tak, w miarę ale ja teraz. myślę, że coś było na rzeczy, bo ja pamiętam, jak chodziłam do jedynki. Ja w ogóle zamieszkałam na prezydenckiej razem z mamą późno, w 1968 roku, bo to ostatnie piętro trzeba było. Odbudować, a nie było już pieniędzy. I zostało wynajęte, żeby z tego czynszu dalej odbudować. A jak zostało wynajęte na 7 lat, to najemcy mieszkali 17 i nie można było. O no tak, tego, to, tak to, to, to są powszechne historie w Ale ja bym chciała prawda. powrócić jeszcze do tego. Pytania Joanna Twojego o to, o co dziadek dla nas robił. No właśnie, bo tutaj I myśmy też byli i zobowiązani w jakiś sposób, też nie nakazowo, tylko taka była atmosfera, żeby rysować. Jeżeli się coś robiło na prezenty dla dziadków czy dla rodziców, to, byś, to my rysowaliśmy. Ale wzorem takich rysunków to były laurki, właśnie dziadka. I tu po, pokażę coś, co w, dosłownie w zeszłym tygodniu dostałam e, w prezencie do naszej, e, naszego archiwum. archiwum. E, dokumentacji od Krzysztofa Rybickiego. To był syn, jest, wujka Sławka, brata Beby, mm -hmm. który żyje, nie brat, bo już nie żyje wujek Sławek, ale Krzysztof w Madrycie i przysłał w odpowiedzi na książkę, którą mu posłałam, którą napisałam o rodzinie, Laurkę, którą otrzymał od dziadka w Londynie w 1942 roku na Boże Narodzenie, czyli 81 lat temu, gdzie dziaduś napisał wierszyk, dedykację. Żyj Krzysztofie, długie lata, tak ci życzy, chrzestny tata a na dodatek korona do woreczka jest włożona, żeby żyjąc z 200 latek miał pieniądze na wydatek. I data, i adres londyński. A dookoła tego wierszyka są rysunki z życia codziennego i nie tylko, bo też są rycerze i jest bocian, który robi kupkę i jest te, y, dwa węże. No to, co dziaduś... Bardzo lubił robić i dla dzieci też. Takie drobiazgi, właśnie, żarty też dla dzieci. Zresztą sporo mamy no, również na wystawie jest taka reprezentacja właśnie zabawek. Wydaje mi się, że zabawki on robił z dużą przyjemnością i od początku swoich pier tych pierwszych lat tak, warsztatów krakowskich, aż po ostatnie lata. On się naprawdę tym zajmował. To nie był taki poboczny temat, tylko, tylko tamte zabawki zawsze gdzieś się przewijały. Ja, ja myślę, że to jest na pewno to jest sposób na. na... Przede wszystkim na, na poszukiwanie wyobraźni, jak gdyby zabawka, prawda? Bo człowiek wtedy myśli o, 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 o takiej totalnej wyobraźni dziecka, prawda? Więc zabawka jest, jest fantastycznym jakimś takim um, um, wiem, exercise chciałem powiedzieć czyli. No ćwiczeniem i to ćwiczeniem, są też ćwiczenia tak. I, dokładnie, i, i które zlecał studentom, zabawki, bo, bo, konstrukcje zabawek. Bo, tak, bo myślenie o, o, o wyobraźni dziecka prawda i tworzenie w tej takiej przestrzeni wyobraźni dziecka, ja myślę, że jest, jest tym takim jakby bardzo ważnym ćwiczeniem. Ja, ja, ja powiem o, z kolei o, o mojej e, zabawce, jak gdyby, którą e, dziadek z, zrobił, którą nigdy nie zapomnę i, i właściwie... Cały czas do niej tęsknię, bo, bo jej nie mam. No. To był domek, który zrobił dla mnie dziadziuś pod choinką. był to, pewnie, był to zrobiony z takich jakiejś tektury domek miał. Wielkości op... tego solika. Ja, ja myślę, no co musiał być mały, bo to przecież pod choinką Ja miałem pewnie, nie wiem, dwa czy trzy lata. I, z całym i, wyposażeniem, taki, tak? I miał drzwiczki, miał, 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 pamiętam, taką gałeczkę z, z drewna, miał, miał okienko, miał daszek, były dachówki nam po, pomalowane, on chyba był... Dwóchsbadowy? Tak, nie, chyba niebieski w ogóle ten domek był. I, i pamiętam jak, jak no, zawsze była wigilia i tak dalej i nagle drzwi się otwierały i... i i w tym drugim pokoju była wielka choinka, prawda? I, i pod tą choinką był domek, i, 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 i wtedy ktoś zapalił te. A zanim żeśmy weszli, to, to... O, zimne ognie, prawda? Były podpalone, więc, więc ja wchodzę do tego, ja miałem dwa lata czy coś, i, 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 i czym prędzej pobiegłem do tego domku, schowałem się w tym domku i przez okienko wyglądałem, prawda? I to jest, to jest dla mnie jakaś taka. W, w mojej myśli nadal jest jakimś takim ten domek jest takim poczuciem bezpieczeństwa, czy, czy takim jakimś niesamowitym no taką niesamowitą rzeczą, dla, dla, którą, którą, którą no, no, zaczarował ten nazwie. To jest, nasz to jest takie ciepło i troska. Mnie się wydaje, że tak samo jest wspominany profesor przez studentów. Jako, jako taka osoba rzeczywiście interesująca się ich życiem, troszcząca się, zainteresowana ich twórczością, inspirująca do twórczości. Przecież on wszędzie wciągał właściwie swoich studentów do rozmaitych projektów. Jeżeli miał jakieś duże zamówienie, to, to było realizowane właśnie albo przez grupę ładu, tak? też grupę jego przyjaciół i wychowanków, albo właśnie nawet, nawet studenci. Tak? Czyli cały czas miał taką... Taką tendencję do opiekowania się, inspirowania innych ludzi. Bo on był bardzo dobrym pedagogiem, a do tego trzeba mieć dar wrodzony. Ja uważam, po napisaniu właśnie tej książki rodzinnej, że on te zdolności odziedziczył po swoim dziadku, Wojciechu Bogumily Jastrzębowskim, który też był profesorem, z tym, że przyrody w Instytucie Marmońskim, to było w połowie, pod koniec pierwszej połowy XX, XIX wieku, przepraszam, i po powstaniu listopadowym, w którym tenże praparadziadek się bardzo wybitnie Muszę powiedzieć, odznaczył, dlatego że po potyczkach, w których brał udział po bitwie bardzo krwawej i przegranej przez powstańców pod orszynką grochowską, e, widząc to pobojowisko i tyle trupów po obu stronach, napisał konstytucję dla Europy, która miałaby zapobiegać właśnie takim krwawym starciom. I y, za to w zasadzie powinien był być stracony albo wysłany na katorgę przez władze carskie, ale się uchował, bo się y, po prostu schował poza Warszawą. I potem właśnie... Y, Obrócił całą swoją energię w kształcenie studentów, leśników i rolników, i głównie z nimi we wszystkich wolnych chwilach i wakacjach, to właśnie jego uczniowie zapisali, jeździł na wycieczki po całej Polsce, zbierając rośliny, minerały, i ci studenci to uwielbiali, bo on ich inspirował do o, Jakiejś kreatywności. I właśnie nasz dziadek robił to samo. W dekoracji, zarówno na przykład tych dwóch wielkich okrętów, do której był zaangażowany Piusłudski i Batory, to pomagali i tworzyli niektóre wnętrza, właśnie studenci. Podobnie było z dekoracją pogrzebu pisowskiego, również studenci byli w to, do tego zapraszani. No ja myślę, że to jest tak jak mówimy o naszym prapradziadku, dziadku, czyli dziadku naszego dziadka, on był pozytywistą, to znaczy był taki ruch troszkę mało używany w, w Polsce. I, Kontra prawda, romantyzmowi, prawda, który, który, który jest jak gdyby, promowany nadal. Więc, więc to jest to pozytywistyczne myślenie. To znaczy, obowiązek, twoje, twoim obowiązkiem jest, jest, jest uczyć, kształcić. Prawda, szczególnie w sytuacji Polski, która była wtedy, czyli jeszcze pod zaborami, i, i tej nowej Polski, która się budziła prawda, w, po, po I wojnie światowej to oni, tak mi się wydaje, to, to ich taki podstawowy, jak gdyby czuli obowiązek, jest, jest że tak powiem, no, kształcenie, uczenie. Nowych pokoleń, prawda? przekazywaniem wiedzy, wrażliwości i, i, i wiedzy o, o, o kraju, patriotyzmu w ten sposób, prawda? Bo oni mówili, no, jeżeli kochasz chcesz, to musisz poznać Polskę, prawda? Ty, czyli musisz poznać lasy, przyrodę, kulturę itd. Tak no. No, I to na pewno zostało tutaj waszemu dziadkowi profesorowi naszemu, Jastrzębowskiemu, to właśnie takie poczucie obowiązku kształcenia, takiego poczucie, że, że to, jest, to jest rodzaj służby, tak? Ale też mi się wydaje, że w nim się jakieś takie... No właśnie, te dwie tendencje, i pozytywistyczna, i romantyczna, bardzo dobrze no, chciałem, tu, chciałem powiedzieć, demonstrują to znaczy, co, jego pozytywizm. Tak, postać tak myśląc, w życiu. My, myśląc o tym wszystkim w tej chwili, prawda, z, z takiego dystansu i, i tak dalej, co, coś co cały czas też myślę yy, może mieszkam z, z dala od Warszawy, nie tak daleko no, w tej chwili, no, w Londynie to. To tak dużo rozmyślam, jak gdyby o, o, tej, o tej moim gnieździe. No i właściwie to jest bardzo dobra proporcja, którą, yy, yy, którą na przykład nasz Dziadek miał w sobie, to znaczy był, był pozytywistą, ale jednocześnie romantykiem. To znaczy, najpierw pozytywistą, to znaczy, najpierw. Po, yy, yy, yy. Zrób coś, prawda, coś zbuduj, coś, coś naucz, coś, coś a, 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 ale w, w głowie mie, miej te różne romantyczne gdyby, marzenia, prawda. I, i, I to jest świetna proporcja, natomiast wielu od, odwraca się albo w ogóle o, o tej takiej no, pracy czy w ogóle no, wysiłku. No. Pozytywiści to no, jednak musieli się trochę wysilić, prawda. A, 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 a tak gadać romantycznie i, i, i filozofować jest, jest dosyć łatwo wewnątrz To nie, ja bym powiedziała nawet więcej, to nie był tylko romantyzm, tylko jeśli zaistniała potrzeba, to, była, to był pewien obowiązek patriotyczny. Że dziadek przecież jak studiował w Akademii Krakowskiej, należał do strzelca. Jak gro studentów nie tylko Akademii, ale Uniwersytetu Jagiellońskiego. I kiedy nadarzyła się okazja, jak nawet przed wybuchem I wojny światowej, powstały legiony, i pisuki. Poprowadził te legiony do boju, to dla tych młodych ludzi nie ulegało żadnej wątpliwości, że trzeba było iść walczyć. I kiedy trzeba, to trzeba walczyć, a kiedy jest spokój, to trzeba pracować. Tutaj widzę, Elżbieto, że przyniosłaś książkę, która zaprojektowana została przez profesora też właśnie dla dzieci a makietę, którą wykonałaś własnymi rękami i to jest właśnie, taki przykład to... tej twórczości właśnie przeznaczonej ja na najmłodszych. Ja to dopiero teraz, jak był projekt tej wystawy, na której siedzimy, że dziadek w Londynie, on właśnie w Londynie głównie pracował jako grafik i właśnie jako grafik książkowy ilustrując książki i ilustrując, projektując okładki. Między innymi zrobił oddzielne kartki tejże książeczki dla dzieci z wierszykiem pamiętanym z dzieciństwa o komarze, który z dębu spadł, złamał sobie... E, złamał sobie w karku gnat. I... Ta, to były oddzielne kartki, które możesz tu przytrzymać, które są w parami, w kolorach na innym tle, od czerwonej przez pomarańczową, żółtą, zieloną, niebieską i czarną. I były, a z drugiej strony jest wersja angielska, i były tak pomyślane, bo są niektóre sklejone, żeby z jednej strony była wersja polska, a z drugiej to tłumaczenie angielskie. Tyle, że to się nie dało w żaden sposób, jak próbowałam tak skleić, żeby się otwierał. I długo kombinowałam z mniejszymi karteczkami, jak to zrobić, i wymyśliłam. Jedna kartka dodatkowa była potrzebna. I zrobiłam taką czarną kartkę z tego projektu Dziadka na okładce. I wtedy właśnie wychodzi równo z jednej strony wersja polska, z drugiej angielska, po czym zeskanowałam te oddzielne karteczki. Miałam no te na książki dla dzieci. Tak, fantastycznych, fantastycznych. fantastycznych właśnie takich projektów, tych, tych przeznaczonych dla, dla dzieci graficznych również. Słuchajcie, serdecznie Wam dziękuję za tą rozmowę. Dla mnie to jest bardzo cenne, taki właśnie taka atmosfera i takie wątki osobiste, które żeście tutaj przynieśli z nami, żeście się tutaj nimi podzielili. Myślę, że ważne jest przekazywać takie, takie opowieści, które są jak gdyby. I pamięć o pewnej pewnej sposobu jak gdyby bycia, prawda? które No na pewno my jesteśmy jak gdyby w, w, wchłonęliśmy to jako, jako prawda, ci, ci najbliżsi, ale, ale które jest fajny, kiedy to, to, to dalej gdzieś wędruje, że, że, że sposób na życie, na bycie. No my się staramy profesora właśnie też upamiętnić i pokazać tutaj młodemu pokoleniu na wystawie. Bardzo się cieszę, że tutaj dołożyliście. A ja właśnie chciałam ok bardzo podziękować. Tobie Anna i Akademii, że wystawa doszła do skutku i że właśnie jest tak bardzo dobrze pomyślana, ciekawie, bo jest tematyczna, a nie jakaś taka chronologiczna wyliczanka. I ta sala, w której tu siedzimy w tej chwili, w zasadzie jest najciekawsza, powiedziałabym. Nie tyle ze względu na dzieła naszego dziadka, bo ich tu jest akurat najmniej, ale ze względu na pomysł kształcenia artystów, bo ten kurs kompozycji brył i płaszczyzn, który tu został zobrazowany, był kursem obowiązkowym dla wszystkich studentów Akademii. To kształtowało ich wyobraźnię i pomagało później w ich pracy własnej w niczym ich nie krępowało, wprost odwrotnie, mobilizowało do wytych do pewnej jakby tajemnicy wyobraźni, taki w, po prostu wytych jakby tak, takie ćwic się się zasadami pewnymi które są rzeczywiście obecne w każdym dziele sztuki tak jeżeli cokolwiek się plastycznie chce zaprojektować to trzeba się zetknąć właśnie z takimi problemami jak nie wiem symetria asymetria rytm harmonia tak itd, itd. I to w dalszym ciągu, w ten program kompozycji bryłych płaszczyzn w dalszym ciągu w pewnym stopniu w Akademii jest kontynuowany, rozwijany i przez to właśnie profesor jest obecny tutaj. Raz jeszcze serdecznie dziękuję. No dziękuję, my, my bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo.